Siemaneczko, ciemeczki, ja jestem Kamilowski, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj witam was Szeregowy Grzyb oraz moja siostra Daria. Cześć. I dzisiaj kolejny odcinek z siostrą, ponieważ widziałem, że pod poprzednim odcinkiem dobiliście ponad 500 łapek, to dzisiaj nagrywamy Q&A, oczywiście pytanka bierzemy sobie z mojego Instagrama, więc zapraszam na mojego Instagrama. Tam będziecie mogli zadawać pytania do następnego Q&A i mamy dzisiaj pytania dla nas obu i ogólnie tych pytań jest tyle, więc no trochę dużo jest tych pytań. Ja wybiorę jakieś pytania dla mnie i dla mojej siostry. Lecimy sobie z pierwszym pytankiem, które zadał Daski. Pozdrawiam serdecznie, tutaj macie na środku pytania i jest tak, pytanie dla mnie i dla mojej siostry. Dla mnie pytanie jest, czy pamiętasz, w jakim roku się poznaliśmy? Tak, poznaliśmy się pod koniec 2016 roku. A dla Darii jest takie pytanie, jakie masz cele na 2021 rok? Dobrze się uczyć. Pytanie dla nas obu, kogo chcielibyście najbardziej spotkać? To ja bym chciał najbardziej spotkać ogólnie, w sumie to Laysona. Ja bym chciała spotkać całą obsadę serialu Stranger Things. Czy twoja siostra będzie coś nagrywała z CSGO? Raczej tak, chyba. No raczej tak. Jak na twoją siostrę reagują w szkole? To jak na ciebie reagują w szkole? Z mojej klasy nawet dobrze, ich to tak bardzo nie obchodzi. Za bardzo tak w sumie, ale no inni tam trochę reagują. No kurde, inni to na przykład wyśmiewają ją, że siostra youtubera czy coś takiego, wiadomo o co chodzi. I teraz lecimy na następne pytanko. Ile hajsu z YouTube zarobiłeś, licząc donaty itp. A więc łącznie z YouTube'a zarobiłem ponad... Jakie masz hobby? Moim hobby jest nagrywanie na YouTubie. Nie wiem, moim hobby jest granie. Granie, no i git. No i no też w sumie jest moje hobby granie. Pytanie do Darii. Czy lubisz grać w gry? Bardzo lubię. No to teraz pytanko takie trochę śmieszne. To chyba, nie wiem czemu taka osoba zadała takie pytanie, ale czemu mieszkasz z siostrą? Ponieważ mam 15 lat dopiero i... Jesteśmy rodziną. No dokładnie i przecież jak mam 15 lat, to nie będę jeszcze sam mieszkał, więc pozdrawiam serdecznie. A mając 11 tym bardziej. Dokładnie. Ile macie lat? No to pytanie, ile macie lat, no to ja mam lat... Przed chwilą słyszeliście. No 15, a Daria ma 11. I w ogóle zapraszam na kanał mojej siostry, ponieważ dodała ona film pierwszy swój, więc wbijajcie na jej kanał, macie link w opisie. Czy lubisz Team X2? Nie oglądam, zobaczyłem tylko jedną piosenkę i tyle. A ty? No nawet tam. Jak byłeś mały, to kto był twoim idolem na YouTubie? No to moim idolem był Rezi. A twoim? Ja tam za bardzo nie oglądałam takich. No, nie oglądała Daria dopiero teraz. Więc dobra, następne pytanie. Czy twoja siostra będzie robiła live? Oczywiście, że tak. Jeśli mi nie zbanują. Dokładnie, że nie zbanują. Więc wbijajcie na jej kanał, link w opisie, macie tam jej kanał. Dobra, następne pytanie. Czy masz dziewczynę? Ja nie mam dziewczyny, proste. Jaka jest twoja ulubiona rasa psa? Bokser, miałem kiedyś boksera, ale teraz aktualnie maltańczyk. No w sumie chciałbym bardzo mieć psa, maltańczyka. A twoja? Ja kocham wszystkie psy, wszystkie rasy, mi to obojętne. Dobra, następne pytanie. Do której klasy chodzi twoja siostra? Do 6. Dokładnie, tak. Czy będą live'y twojej siostry o 21 z tobą na jej kanale? Nie, ponieważ ja robię o 21. U mojej siostry będą one wcześniej raczej. Czy twoi rodzice się nie zdenerwowali, jak robisz streamy nocne itp? Nie, nigdy rodzice się na to nie zdenerwowali, ponieważ mi pozwalają grać w nocy. Tak samo jak mojej siostrze. Ile macie zamiar nagrywać na YouTubie? Na YouTubie ja mam zamiar nagrywać cały czas, dopóki mi się to nie znudzi. A ty? No, ja też. Dobra, no to następne pytanie. Do której godziny możesz siedzieć, jak są lekcje zdalne i czy twoja mama pozwala tobie? No, ja mogę siedzieć do której chcę, chodzę spać o której chcę i tak jestem wyspany, bo zawsze sobie robię drzemki czy coś. A moja siostra tak samo. Czy będziesz robiła streamy, filmy na YouTubie? Pozdrawionka. Moja siostra już robi filmy, pierwszy swój film nagrała na jej kanale, wbijajcie link w opisie. Czy miałeś kiedyś tak, że chcieliście skończyć z YouTube? Pozdrowisz? Moja siostra miała tak, bo w sumie skończyła, a ja też tak miałem przez pewien okres, ale już na szczęście tego okresu nie ma. Ostatnie pytanie, czy miałeś kiedyś wpadkę z siostrą na live? Jak myślisz, mieliśmy? Tak. A jaką?
Na Twitchu. No właśnie, chciałem to powiedzieć. Kiedyś robiliśmy streama na Twitchu i ktoś, jak ja poszedłem sobie na balkon, to ktoś zbejtował moją siostrę i przez co prawie dostałem bana na Twitchu, ponieważ moja siostra powiedziała takie niefajne słowo na N, które jest... Nie wiedziałam, co to znaczy, jakby coś... No dokładnie, i moja siostra nie wiedziała, co to znaczy ogólnie i ktoś ją wkręcił i powiedziała to słowo na N, taki N-word. No i no, no i w sumie to by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Sorry mordy za moją fryzurę, może się to kiedyś zmieni. Dzięki za oglądanie, wbijajcie na kanał mojej siostry, na nasze Instagramy. Macie Instagramy to na nas, tutaj macie Instagramy. Wbijajcie na Instagramy, na YouTube'a mojej siostry, lajkujcie ten film. I co, do zobaczenia, widzimy się w następnym filmie. Yo! Pa! But I made it right. You came begging day and night. I don't wanna hit the bottom. Don't go out of your state of mind. I've been counting 1 to 10. I'll be back when you'll be dead. With my music together again. I see you. Yeah, I see you go down. Yeah, I see you go down. I see you. Yeah, I see you go down. Yeah, I see you go down. And I know you keep asking me. Flames and fire, I know you are done with me. It's just fired. I see you go down, yeah, I see you go down. I see you go down, yeah, I see you just fired. Just fired.